Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Custom of Fragments of the Core. My jesteśmy w Atenach, moi drodzy. I tutaj sobie robimy, nie? Rzeczy. Aha, że tutaj niby nic, tak? Ale tam jest taka ciemnica. Ach, o nie, nie gadaj mi nawet. Nie gadajcie mi, że to są takie przechodzenie między levelami. Ale klimat jest zajebisty. Wiecie co, ja w ogóle z tego, co ja widziałam, to ona na każdej wyprawie będzie miała inny strój. I to jest sztos. O, ale ja tutaj potrzebuję klucz, tak? Ale jest dźwignia. No dobra, nie? Zróbmy to. Poszliśmy tutaj, dobra, na spokojnie, że tak powiem, żeby... Okej, czasówka, tamte drzwi. Tylko wiecie co, patrzę jeszcze sobie. Strasznie cię mam cicho, dlaczego? Patrzę czy sobie, czy jakiegoś wpłynięcia nie ma, bo to mógłby być sekrecik, nie? Z tego co widzę, to nie. Jednak troszeczkę przyciszmy to. Czyli to były tamte drzwi gdzieś tam, dobra. Zdupcyłach to. Dobra, ale jestem. Może ten klucz tam, nie? No już mi się wydaje, że to już nie będzie, wiecie, tak uroczo. Tam coś jest, widzę to. Wow, 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 ho, ho. Ja cię pierniczę. To nie jest za wysoko jednak. Dzieje się tu. Oj, się dzieje w tym kasztomu. Czemu to jest tak ciemno? Pokaż mi. Tutaj od tej strony jest to w ogóle jakby zablokowane, ten gzyms. No nie, nie zrobię nic. Proszę Państwa. To jest jakby w ogóle jakiś trigger. Kurde, jedyne co mi się... Aha, tutaj jest dźwignia naścienna. Jedyne co mi się tutaj nie podoba na razie, to to, że... są te poświaty takie, nie rozumiem jakby idei tego. No dobra, ale tam też są inne pochylenia. Wiecie o co chodzi? Te poświaty, bo one strasznie mnie oślepiają. Ja wtedy, w tym momencie po prostu nie widzę nic, nie? Ale nawet jakbym chciała na tamtą skoczyć, to raczej mi się to nie uda, bo ja tutaj zawalę łebem w to. Dobra, idziemy. Jezus. Jak słyszycie jakieś czaski, to tym razem to mój kot, nie? Jak mnie po prostu nie wiercą, jak nie robią drewna. Aha, wysłałam wiadomość głosową. Dobrze, poczekajcie momencik.
Dobra, moi kochani, jestem już. Dobra, to jest jakaś poświata w ogóle. Przez ściany przechodzi światło i tak. Okej, okay. I teraz tutaj niby. To jest pochylnia? Nie. Ale. O, właśnie. Chciałam zobaczyć, czy coś jest z tyłu. Flarku, przydadzą się. Zejdź, proszę. Ale. Chciał mi fotkę szczelić. Dobra, idziemy. Nie kapuczkamy się już. No dobra, ale tutaj jest to, tam przejść do tych naboi, nie? To jest też chyba z Aniołka użyta muzyka, moim zdaniem. Tak mi się coś wydaje. Aha, no ale... Ale widziałam coś, jakieś naboje. Co? Może ja... Widziałam te flary? Nie, no niemożliwe. No nie wiem, o co chodzi. Hit. Dobra, wchodzimy sobie. Aha, mamy klucz. Niby. Tak se po prostu mamy klucz. Mhm. Dobrze, ale... A tu jest lina jeszcze! Patrzcie Państwo! Ja się siebie pytam, gdzie widziałam te naboje do rewolweru. Pisne. Dobra, zrobimy tą linę oczywiście. Na ile mi się uda na nią w ogóle wskoczyć. Te pochylnie inne. O kurde. Fajnie zrobiłam. Chciałam wskoczyć z rolem. A ty już nie potrafisz skakać, rozumiem, tak? Się pogruchotało dziecko. Ja bym to spróbowała jeszcze wykręcić, wiesz? Takie możliwości. Ale jeszcze tu jest pochylenie, nie? Mhm. Aha, bo ty w nią nie celujesz, spoko. Z której jestem strony w ogóle? Nie z tej, co chcę być. Tutaj, na to bym chciała trafić pochylnie. Aha, chyba nie powinnam tu być. Dobra, idziemy na tą linę. Razi mnie po oczach strasznie. Mnie też razi, tak że wiecie. Aha, no ale to nie ma takie rzeczy. Ona mi nie doskoczyła, czy nie trafiła? Mhm, oczywiście. Aha, pokaż mi. Ona chyba raczej tam nie doskoczy na tą pochylnię. Dobra, ostatni raz ta lina. Nie, ona jest za daleko, zdecydowanie. Także my tutaj już chyba nic nie zrobimy. Chyba, że mam tu jeszcze jakieś pochylnie, ale szczerze, no kurde, nie widzę nic, nie. Dobra, może wróćmy, użyjmy tego klucza. Tak jak tutaj sobie gra życzy i...
Na spokojnie, bo to będzie pewnie duży obszar. Ciekawa jestem, czy tutaj... Na pewno w żadnym tym nie ma sekretu. Aha, to nie jest tutaj... Zeuski. No to ja się pytam, co się stanęło. Aha. No nie, nie, nie. Ja jakby nie chciałam wyjść, tylko chciałam... Też nie ma dziurki na klucz. Kurde, o co chodzi? Ja tam nie widzę nigdzie możliwości, żeby ona stanęła, nie? Tutaj też nigdzie nie ma klucza do użycia chyba, nie? A to wygląda jak przycisk. Pewnie na czas. Zatruta? Ojojojo. Trzeba wyszukać, poszukać wypłynięcia, bo jak tutaj mnie zaraz jakieś dopadną aligatory czy krokodyle, to ja się zesram ze strachu. Patrzę, czy co nie pokitrane, nie? Ale tu jest jakiś taki środek. Ale ja tutaj nigdzie nie wyjdę, niestety. Najgorsze to, że ja jestem ślepa, nie? I... Tu jest jakieś wyjście niby, tak? No ale co, ta cała lokacja tutaj, to nic tutaj nie ma? Nie chce mi się jakoś w to wierzyć za bardzo. Jeszcze dookoła, bo coś mi się to tutaj nie wydaje. Ale szczerze mówiąc, nie widzę, nie? Żadnego wpłynięcia w żadne okieneczko. Dobra, gdzie było to wyjście? Tu. No zobaczymy. Wyjdź, moja piękna pani. I będziemy brodzić.
Fajny model pistoletów jest chyba zmieniony ogólnie. No i hello, zamknięte drzwi, nie? Czyli tam musi coś być. Tutaj dziurki na klucz nie ma. Najgorsze jest to, że ona brodzi, nie? Ja pitole, no ja... Kuźma, no... Jestem ślepa. Tu gdzieś na jakimś filarze może być dźwignia. Z tą kamerą. Znęcasz się cały dzień. Ja pierdzie, no ja naprawdę nic nie widzę. A ty tam grzeb mi jeszcze w tej kubecie. W dupę dostaniesz się, skończy też. Dużo płynęłam dookoła, nie? No, no, będzie się srać. Definitywnie. Po co to jest? Po co ten rożek jest? Pokaż mi to. To nie jest drabinka? Ciekawe. Dobra, idziemy takich rożków poszukać w innych tych miejscach. Tego nie zauważyłam akurat. No tutaj nigdzie nie ma czegoś takiego. Nie wiem, nie widzę żadnej dźwigni. To ty tam tak kopiesz długo w tej kuwecie. Boże. No tu jest ten, no ale... Może ona ma jakieś, wiecie, wiksy zaś, że ona... No to teraz? Ej, jak cię kopnę w dupę, to zobaczysz. Taka właśnie ona jest. Taka robisz. Thank you.
Aha, ale... No i co? Okej. Mam chciała jeszcze zobaczyć, czy... Nasz mi... Jesteś taki super zionek, nie? Taka pomocna jesteś, w ogóle taka... Taka beba. Chciałam zobaczyć, stój, żeż Boże! Czy tam jakieś zaskoczenia nie było do tyłu, nie? O matko, z nią to jest po prostu jakiś dramat z tą kobietą. Jakieś dźwignie coś. To też trzeba patrzeć, tak? Ale jeszcze mnie ciekawi na przykład. A tam już jest jakaś krata ogólnie. Są pochodnie. Co pani robi? Mam pytanie do pani. Co pani robisz? Ta włodzia. Nie, no ja muszę zapisywać, bo ona jest niereformowalna. No to jakiej dźwigni nie było albo coś, bo ja zaś w kółko chodzę. No i... No tu nic nie widzę, what the fuck. Ślepa kura. Ale stałaś i se spadłaś. A ja nic nie dotykałam, ty pindo. Wiesz? Proszę taki smrodek by siedzieć. No Boże, Lara, naprawdę już. Chciałam skoczyć na ten środek, ale tak jakoś mi to nie za bardzo pasuje. Gdyby tak było. Teraz muszę cięcie zrobić, bo po prostu się zaczadzę. Fuj. Muszę sobie wziąć farę, wiecie, bo... Jakby nic nie widzę, a może jakiś klocek jest do przesuwania, albo... Coś leży, a ja już zupełnie nie widzę. Stąd przyszłam. Aha, pustka i znika w ogóle jak ten, jak strzela. Nie ma szyi. No dobrze, dobrze. Widocznie tak ma być. Głupło. To ja cię proszę. A tutaj ty nie staniesz mi czasem? Może to po prostu chodziło o to, żeby tutaj. Co dalej? Co teraz? Nie wiem.
Okej, rozumiem, szanuję. No tutaj wszędzie. Jezu, co ty robisz? Nie wiem za bardzo, co tutaj mam zrobić. Widzę tu jakiegoś normalnego zejścia ogólnie, bo ona się do tyłu odbija jeszcze, nie? Nie wiem, co tu trzeba zrobić znowu. A, się buja jeszcze godzinę. Okej, okej. No dobrze, ale co mi to dało? Bo... No ogólnie to nic, że tutaj zeszłam na dół. Nie, nie wiem. Nie wiem w ogóle. Okej, jestem, wiecie co? No. Takie rzeczy. Takie rzeczy w sensie, że... Drabinka, nie? Tak, chyba widziałam tą teksturę i to olałam, nie? Katakumb kompleks, okej. Okay. I teraz... Nie, czekaj, woda. No właśnie. Są te drzwi, nie? Ale... Zapiszmy to tu. Chcę zobaczyć, czy tam nie ma nic więcej tutaj na górze, nie? I co, tam też nic nie będzie? Może być jakiś sekret, nie? Śmiać mi się trochę chce, że ona mi się z głowa zmienia, jak się strzela. Dobra, ostatnie. Jak tu nic nie będzie, to wracamy tam, save'em. Ojej, co tu mi za sejf trzeba w ogóle? No, dobra, super. To jeszcze raz. Musiałam nie zjechać na tą oczywiście strzałką, tylko... O, już, dobra, nieważne. Dobra, weźmy to zapisz, bo jak to się okaże, że to nie jest manki dalej.
Ja już się wystraszyłam, wyłaś. Się coś dzieje. Ja myślałam, że w ogóle to są drzwi. Nie są drzwi. Dźwignia. Widzę to, ale... Co tu jest? Dobra. Ta dźwignia zdecydowanie, nie? Na lampatu? Nie. Tu jesteś. Też może być czasówka, także... Rura. Trochę się boję. To jest takie po prostu sobie. Są zamknięte drzwi do tego ogólnie. Te klatki. Proszę mi to przeszukać ładnie. Czemu ten ogień akurat tutaj bucha? Dobra, nieważne, nie wiem, idziemy. Ojej, ale się zakapućkałam. Myślałam, że spadnę, nie? Oma? Aha. Kisnę. Czemu mi tak zrobiło? Trzeba je dezaktywować. To se tak nęda se. Tam jest dźwignia. Dobra, rozumiem. No, jeszcze mi będziesz rzucać.
Spoko. Nie, bez sensu. Ja nie wiem, czy to w ogóle dezaktywuje kolce, czy co to robi. Sobie wymyśliłam. Będziemy czymś jeździć. W ogóle pominęłam tą ciachaczkę, nie? To chyba nie powinno tak być. Ojojojo, ale se wykręciłam. Nie widzę. Na pewno nie będę przez nią przeskakiwać. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie ma. No ale dobra. Pytanie, które otwiera ta dźwignia tu, czy tamte u góry, czy to tutaj na dole. Tutaj wygląda ja tak, jakbym miała już pojazdem jeździć. No, to jest zamknięte, ale w ogóle jest tak zamknięte. A nie da się, no dobra. Gdzie były te drzwi? Są tak zwykle. Aha, no. Jezus Maria! Boże! Się wystraszyłam, ja pitole, ludzie. Ale fajny jest. Jezu, jest zmieniony, to super. Chodź tu. Co dasz? Nic. Jakiś ludź przejechany w ogóle. Kista. No dobra, to że ja mam. Dead man's key. No już, tylko się podrapię po ręce, już jadę. Czemu jest taka muza w ogóle, to jest dziwna? No dobra, tylko pytanie... Czekajcie. No Jezu. Powiem ci, że jeździsz tu strasznie. Coś mi się stało. Okej. Okay.
jak to będzie zamknięte, to sobie zrobię. A, otwarta. Dobra, dobra, poczekaj, moment. Wysiądź na razie, wysiądź z tego. Aha, muzyka się skończyła. Bo chodzi o to, że chciałabym się tutaj rozejrzeć. No spokojnie. Czy ja mam tutaj jeździć tym quadem? Jezus Maria, no będą mnie, no normalnie straszyć cały czas. Aha, tak zrobiłaś. Ojej, a co jesteś taki słaby, chłopie? Ojej. Bełty. Okej, drzwi zamknięte, na razie ich nie otworzymy. Jako ściana, dobra, ale czy ten motor jest mi tutaj jeszcze potrzebny, pytanie. Aha, tak se zrobiłam. Przez to poświatę nic nie widzę. To nie jest dobre rozwiązanie. No tu jest zamknięte, nie? Chciałbym w ogóle wyjść z tej budynki. Się boję, gdzie mam zapis. Cichutko, tak? No. Cisza, muzyki nie ma. Wiecie co, ja sobie tutaj zakończę w sumie odcinek, bo już mamy długo. Pójdę tam jeszcze tego chłopa zabić, nie? Chłopa pójdę zabić i... Bo na razie mu nie będę robić. Chciałabym sobie tutaj spróbować wskoczyć na górę. Chcę tylko zobaczyć, czy to jest możliwe. I tutaj pod kątem. Sprawdzę sobie tylko to. No. Tak. Nie. Ja się nie chcę tego złapać. Dobra, kończę sobie tutaj. Bardzo wam dziękuję i zapraszam na następny odcinek. Pa!